Już myślałam, że się spóźniłam na sobotni market przez dostawę z Ikei, ale jest, kochani, jest pełno motorków, pełno wszystkiego, więc idziemy coś kupić dobrego. Tutaj po tej stronie, gdzie zaparkowałam swojego rumaka, są sprzedawane ananasy i arbuzy, tam mango, a my idziemy na drugą stronę ulicy zobaczyć, co też dobrego dzisiaj gotują. Na takim markecie można kupić bardzo smaczne rzeczy, a przede wszystkim warzywa i owoce i mięsko. Sawadia. To chyba jest bazylia. Ani kokonat. A, kokonat, okej. Kupiłam sobie właśnie wiązki bazylii za 20 batów, czyli za 2. Szopunka. Adin, this organic. Aha, wszystko pan ma z ogrodu, sam hoduje. Zobaczcie, jakie pyszności. Super. Katunka. Tutaj dalej mamy pyszne jedzonko. Tylko ja jestem na diecie, więc jedzonka raczej nie. No i w tym miejscu można kupić wyroby mięsne, jak schabowy, czy inne mięsne rzeczy. Tak też uczynię. Boczyś, zobaczcie, jaki boczyś pyszny. Wspaniałe mięsko. Kawałek schabowego. How much? 200. 20 zł za tego schabika. Nie znam się na mięsie inaczej pokrojonym, ale to chyba jest karkówka. Co myślicie? Bo ja tak do końca nie wiem, ale wezmę kawałek. Za 2 kilo mięsa wieprzowego i tutaj mam karkówkę i schabik, zapłaciłam 30 zł. Coś dla miłośników ziemniaczków. Chyba troszkę zakupimy i zrobimy niedzielne ziemniaczki, kochani. Ogóreczki, same pyszności. Dzisiaj wezmę takie znane nam ziemniaczki, bo tu są jeszcze inne rodzaje, ale ja się trzymam tych naszych. Zobaczymy tą kukurydzę, bo dzieci lubią. O, super. Ale jeszcze trochę nie dojrzała. Tutaj macie ogórka, chyba. Wygląda jak ogórek. Troszkę jest inny od tych naszych. I tu są takie małe ogórki. Można sobie je zakisić może. Wezmę kilka. A tutaj są takie małe bakłażanki. One są stosowane do curry. Więc kupię kilka, bo mam zamiar ugotować zielone curry i was nauczyć. Mi tam zważy, a ja idę zobaczyć, co jeszcze tutaj jest. Jest taka fasolka, grzybki, takie grzybki. Papryka wygląda troszeczkę zwiędnięta, więc pójdę na inne stoisko. Lemonki. Czego tutaj nie widziałam w żadnym stoisku jak na razie, to cytryny. Za torbę warzyw, czyli ziemniaczki, bakłażanki, ogórki, zapłaciłam 16 zł. Wydaje mi się, że to trochę dużo, ale tyle to kosztowało. Tutaj na stoisku są słodkości, które ostatnio dzieciom bardzo smakowały i na pewno zakupię im jakieś w końcusie. A tutaj mamy mieszanki warzywne do rosołu, słuchajcie. Tylko jak mówię, trzeba bardzo uważać, żeby nie kupić z krabem, tak jak ja ostatnio. Więc już patrzymy, jak to wygląda. Taka mieszanka rosołowa, którą zakupiłam, kosztuje 2 zł. Ktoś ostatnio pytał mnie, czy tutaj są jabłka. Są, ale to są tak jakby takie rzeczy ekskluzywne. Zobaczcie, kilo kosztuje aż 9 zł. Dlatego, że tutaj jabłka trzeba chyba sprowadzać. Tyle jabłek wychodzi za 90, czyli za 9 zł. Także jak na razie cytryny brak. Nie ma tutaj cytryn, ale ogólnie zapachy tego wszystkiego są absolutnie obłędne. Po prostu ostre, przeszywa się z rybą, z mięsem. Coś wspaniałego. Ja muszę gdzieś stanąć, żeby schować moje dotychczasowe zakupy. Tutaj jest stoisko z przyprawami. Mamy różne rodzaje po prostu przypraw. Tutaj nie wiem, czy to jest imbir, czy kurkuma, bo wygląda troszeczkę, to jest na pewno kurkuma. Także świeża kurkuma, słuchajcie, to jest świetne na zapalenia stawów i różne takie.
Co tutaj jeszcze widziałam? Chyba to są ziarenka gorczycy. Nie wiem dokładnie, jak to wygląda, więc powiedzcie mi, czy to jest to, żebym czegoś nie kupiła trującego. No i tutaj też sprzedają takie pasty, które można stosować do właśnie jako podstawę curry. Na przykład my zakupimy takie zielone curry. Pan mi nakłada właśnie tą zieloną pastę do zielonego curry, żebym mogła zrobić sama w domu i Was nauczyć oczywiście. Nie wiem, co tutaj jest prażone, ale wygląda obłędnie. To chyba jest banan. Banan prażony, słuchajcie. Gdybym nie była na diecie, to bym na pewno spróbowała. Dalej mamy suszoną rybę różnego rodzaju. Różne zieleniny, a ja szukam warzywek. To są rzeczy na słodko. Świeże jajeczka, ale nie wiem, czy teraz je brać, bo obawiam się, że jeszcze mogę je trochę potłuc, więc może jako ostatnie. O, pani ma nasze ulubione, żółte, małe bananki, więc na pewno zakupię kilka. Pani ma tutaj też bardzo ciekawy owoc. Nazywa się owoc węża. Jest bardzo smaczny, ale bardzo trudny do brania, bo to jest kłująca skórka. Tutaj dalej mamy już piękne krewetki. 7,50 za kilogram. Superowe, a te większe 13,50. Można też oczywiście kupić wielką rybę i one się cieszą bardzo dużą popularnością, jest duża kolejka. I tutaj macie rybki, ceny 7 zł, 5, nie wiem tylko, czy to jest za kilogram, czy za rybę. Ale tam się odbywa krojenie, bo ludzie lubią sobie tak pociachać te rybki. Tak to wygląda. Tu pani sprzedaje takie oto, chyba to są małże już wyciągnięte. Squidy, czyli kałamarnice, ślimaki, małe małże, no jest duży wybór. Tu są mniejsze kałamarnice, a tu są już całkiem pokaźne. Te są za 12 zł za kilogram. A zobaczcie, jakie te olbrzymie ryby. Połów się udał. Tam pani ma jakąś specjalną szczotkę, żeby obrać je z wózek. Widzę, że na straganach pojawiła się też kukurydza, ale moim zdaniem ona jest jeszcze nie do końca taka, jak powinna być, więc ja na razie nie kupuję. Szukamy warzywek. Znalazłam piękne brokuły, więc też je zakupię, a kalafior jest taki wątpliwej jakości, ale może taki po prostu tutaj jest. Te zielone to chyba są banany do gotowania. No i oczywiście muszę zakupić taką jedną dużą marchewę. Za brokuły, 3 brokuły i 2 kalafiory zapłaciłam 20 zł. Chyba się kupuje jakieś losy na loterię, a tutaj oczywiście nie zabrakło duriana, czyli najbardziej śmierdzącego owoca na świecie. Poznacie go po kolczastej skórce. Takie dorodne mango kosztuje 5 zł za kilogram. Zakupiłam 3 dorodne i zapłaciłam 6,50. Zaczynam się obawiać, jak ja to wszystko zabiorę na moim rumaku. Tutaj pani ma już nagotowane, gotowe potrawy. Ciekawe, czy ma czerwone curry. I zielone, i masaman. Patrzcie, jak pięknie wygląda ten masaman curry. 3. Patrzcie, tutaj są różnorakie, piękne potrawy. Wszystko ugotowane z sercem i taka porcja kosztuje 5 zł. Więc ja zawsze wspieram lokalnych ludzi i kupuję od nich. Pojemność mojego plecaka, jak i moich rąk,
się już wykończyła, więc chyba wracam i przyjadę jeszcze raz. Na targu z jedzeniem natrafiłam też na ciuchy. Zobaczcie, jakie piękne sukienki. Wszystkie są po 25 zł. Podejście drugie. Już znacznie mniej osób na tym markecie, ale może jeszcze coś uda mi się zdobyć. Przepiękne słodkości. Udało mi się kilka zdobyć dla dzieci. Zobaczcie, jakie piękne. Za 6 piersi z kurczaka, dosyć dużych, plus 2 podudzia, plus 20 świeżych jaj, zapłaciłam 32 zł. Dostępnych jest jeszcze kilka przysmaków, ale to nie w moim guście, szukam dalej. Ale tu się wszyscy już praktycznie składają powoli. Za 2 smocze owoce, jeden różowy, jeden biały, zapłaciłam 10 zł. Słuchajcie, na tym straganie znalazłam cytrynę. Są też pietruszki, szczypiorki, a to moje warzywka. Na tym straganie i jak na wszystkich innych mają taki system, że wybiera się swoje warzywa, to co chcemy, do takiego właśnie koszyka i oni wtedy to ważą i oceniają. Tutaj jest ciekawe jedzonko. Pyszne, smażone warzywka. To nawet nie wiem, co to jest. Wygląda fajnie. Market już jest prawie zamknięty, więc ja wracam do domu. Idę jeszcze na stoisko owocowe w innej części, dlatego że tam jest większy wybór owoców. Co zauważyłam, że gospodarze, którzy tutaj sprzedają, zawsze starają się wybierać najlepsze warzywa. Jeżeli jakiś któryś ma plamkę, na przykład ja wybrałam pomidory z plamkami i pan mi wymienił przy ważeniu, bo powiedział, że takich nie sprzedaje. Więc w ogóle szok.